Co tam u was? Witam was wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku South Park. Fuck. Co my tu niby mamy w ulepszeniach? Wykonaj z masakry i wroga powietrznym atakiem. Jak najbardziej. Napaść. I myślę, cios w plecy zdecydowanie się może przydać. Mamy jeszcze jakieś dodatki. Nie mamy talentów, potrzebuję jeszcze jednego znajomego, okej. Pierdoły. Okej. Wróćmy do ważnych rzeczy. Otóż odnośnie odcinków, jesteście po całym tygodniu, jebany kursor, po całym tygodniu sod parkowania i takie info na bieżąco, że raczej już taki tydzień się nie powtórzy. Nagrywanie 5 odcinków tygodniowo ogólnie czegokolwiek jest dosyć męczące, a jeszcze jak to ma być 5 odcinków tego samego, to kompletnie to odpada. Po pierwsze, mam już zaczęte serie, których nie mam zamiaru teraz przerywać. A po drugie, nie chcę, żeby ten kanał był taki w chuj monotematyczny, więc... Jeśli lubisz South Park, trudno. Musisz przeboleć. Jakie my w ogóle mamy cele misji teraz? Polowanie z Jimbem, Timmy Express, zabaw chowanego... Same poboczniaki. Oh my god! They came out of nowhere! There was a huge earthquake and then there was burning in my yard! Didn't you hear about it? It's all over the news! Here, look! And that a large earthquake and several fires in the South Park area last night woke many residents from their sleep. Here with the report is a midget in a bikini. Top government workers here are assuring everyone nothing out of the ordinary has happened. They claim that the only reason huge tents have gone up to cover this area is to mask the construction of a new taco bell, which will open sometime later this month. Next taco bell. Thanks, midget. I do love me some Taco Bell. Zapomniałem o absurdalnym humorze tej zasranej serii. Nie, no że tu. Lubię South Park. Do czasu. It's horrible. You don't understand. The elves. They took the stick, and it's bullshit because that is totally cheating. We specifically said no trying to take the stick at night. Elves are dirty little liars, and we have to lay waste to their entire base! You have some incredible ability to make friends quickly, Sir Douchebag. I'm sending you on a quest to go out into the lands of Zaron and recruit a whole nother faction to Koopa Keep. Find the goth kids and give them this letter. Get them to join our kingdom, and we shall lay waste to the drow elves once and for all! Fucking cheaters. No, to jest najgorsze, jebani oszuści. W każdym razie, wracając do tematu, na pewno nie będzie już więcej tygodni po 6 odcinków South Parka, gdyż, bo tak, ponieważ nie. Przede wszystkim gram dla przyjemności, a jeśli seria zaczyna być męcząca, to myślę, że cały sens nagrywania po prostu gdzieś ucieka. A nie chcę zamykać kanału, dlatego że wkrótce stwierdzę, że mam wszystkiego dosyć. Siema, Kenny. Dobra. O, co to jest? O nie, nic z tym nie mogę zrobić. Chciałem powiedzieć, żeby przestali, ale jestem zbyt uprzejmy. Okej. Zadania, co mamy teraz ciekawego? Zwerbuj gotów. Cóż, żeby zwerbować gotów, będę potrzebował ubrania gotyckiego, czyli coś, o czym wspominam już jakiś czas temu. Gdzie ja miałem? Tam jest Steam Express. Chyba ten sprzedawca był gdzieś koło domu Kenny'ego, mi się wydaje. Że chodzi o tego, który sprzedaje ciuchy. No, czy ślepy jestem, czy ślepy? Chyba, że to jest wewnątrz Koopa Keep, no tak. Oczywiście.
Nowy zwiedza South Park. Polowanie z Jimbem, uczy krowiego dzwonka, aby odnaleźć i pokonać krowę. O, przy okazji moglibyśmy to załatwić. Gościu jest tu, nie koło domu Kenny'ego, tylko koło Ustorit, tak, dokładnie. I gdzieś w tę stronę? Tak. Ty masz łachy, dawaj łachy. I'll give you a good price. Na to liczę. Sprzęt? Nie. Mikstury? Nie. Lans? Peruka emo i czarny eyeliner. Dobra, kupmy to. Ale liczę na coś więcej niż to. Czekajcie, co daje sonda kosmitów? 58-77, no na pewno daje większe obrażenia. Źródło żywotnych danych. Posiadasz 17 ustawień wibracji. Dobra, przetestujmy tę broń. I zdejmy... Zdejmijmy, a może nie? Co tu mam jeszcze ciekawego? Wysysa do 25 punktów skrojącego celu. To może być dobre, zwłaszcza, że ja nakładam krwawienie tym swoim dziadostwem, więc myślę, że to akurat spoko. Załóżmy perukę emo i czarny eyeliner. Może teraz wystarczy, to wystarczy, żeby porozmawiać z gotami. I stąd mogę się udać jeszcze tam na górę, nie? Tak. Tak sądzę. Moment, moment, moment. Czy ja mogę w to strzelić? Oczywiście, że mogę. Chyba tam jeszcze nie wchodziłem, więc zobaczmy, co tu jest. Poza kotem! Oczywiście. Możemy iść tam. No. Get out of here! O, jest. Zobaczmy, co za dziwne i niebezpieczne rzeczy nas czekają w tym miejscu. Okej. Nie wiem, co to zrobiło. O, bramkę sobie otworzyliśmy. Okej. Jest fajnie. Fajnie jest. Zobaczmy. Potrzeba klucza. Tekturowa rurka. Klucz do magazynu Makeya. Tu raczej... Tak, siedlisko chaosu. Tutaj raczej do wszystkiego będzie potrzebny nam... Jak się tam dostać? O, to jest pytanie. Albo tam na górę. A to raczej stąd, z tego garażu będzie wyjście. Czyli tu nie było nic ciekawego. Szkoda. Zabieramy się stąd. Tu są te szczury, nie? Zastosuj... O! Jasna dupa, mam już ten. Faktycznie. Ryk smoka. I... Nie sonda. Ale jak się używało... Ryk smoka. A! Dokładnie. Kawałek kaniny. Okej, nie. Dobra, wiem co tam jest dalej. Do Kanady pójdziemy sobie kiedy indziej. Na razie chodźmy na farmę. Muszę użyć dzwonka, tylko jak go kurde użyć? To raczej jest to samo przejście też do lasu. Nie chciałem menu. Zdolności ekwipunek.
Nie, raczej to będzie w kolekcjach. Sprzęt. Krowi dzwonek. No właśnie, jak mam go użyć? Spleśniała kiełbasa. No jakby nie patrzeć. Porcji put... O Boże, to w Kanadzie będzie. Wow, fucking hell. No to... Tutaj? Oczywiście, że tak. Jest krowa. Wróć do Jimba. Aha, myślałem, że będzie jakaś większa walka, aniżeli tylko jeb i po niej. Okej. Okay. Convenient. Udajmy się teraz zgodnie z misją do gotów. Co ja tutaj mam? Może tutaj mi się w końcu uda właśnie zrobi tego. Przegonić tam te szczury, bo pamiętam, że tam jakieś szczury były. I może teraz w końcu założę ten ostatni nadajnik dla człowieka niedźwiedzia świni. Czy to... Nie, to jest wejście też do tego lasu. Jasna cholera. O! O, jest przynajmniej walka z psem. Myślę, że chyba nie będzie aż tak. Kosmiczny miotacz promieni, sonda kosmitów. Wściekły pi... On ma 1100, o w mordu. Czy ja jestem w stanie oczarować psa cyckami? To jest ciekawe. Okej, okej. Spoko. O bo... Jezu, kurwa nie. Ja pierdolę. Jesus fucking Christ, no, no spoko. Myślę, że cios w plecy ci się przyda, kolego. Proszę bardzo. Królewski buziak, obrzydzenie. Mamy jednorożca! Ale nie wykorzystujmy go na razie na takich samych wrogów. Ach, nie zdążyłem się obronić. Co to robi? Zmasakuj woga powietrznym atakiem przez... Aha, to chyba już kiedyś tak użyłem tego faktycznie. 10 pipy. A, chuj. No i pięknie. No, pies był przynajmniej bardziej wymagający od krowy. To muszę przyznać. Ale gdzie ja mogę ten pieprzony nadajnik założyć? No wydaje mi się, że tam, ale co tam było potrzebne, żeby wejść na ten cholerny dach? I don't know, I am so fucking lost. Zapewne znowu zmarnuję połowę nagrania na bzdury. Bo mogę! To jest najlepszy powód, bo mogę. Because I fucking can. Już nie muszę iść dookoła. To już sobie otworzyłem. Właśnie, tutaj jest coś. Nie, nie chcę sondy. Może wystarczy postrzelić. Ach.
Ale ja jestem głupi. Krwawa pałka Kenny'ego. Okej. I świetnie, mamy już ostatni czujnik. Możemy iść do Alagora. Tylko wejdę z powrotem na tę popieprzoną drabinę. I co? Goci. Dobra, goci. Chociaż nie wiem, no właśnie wydaje mi się, że jednak powinien mieć jeszcze czarne ubrania, ale takowych raczej nic czarnego nie posiadam. Mam kombinezon kosmity. Daję tarczę. Nie, to jest słabe. Temy! Do szkoły tu. Cholera, kończy mi się piwo. Hmm? Maybe? Who's that? I think it's that new kid people are talking about. Beat it, new kid. This area is strictly for goth kids. What's this? Join the Kingdom of Koopa Keep to battle the wicked elves. All recruits welcome. Sorry, Frodo. We don't play Dungeons and Douchebags. Yeah, beat it, new kid. Oh, come on. Let's do it. We never do anything. No way. We can't do what this kid asks us to do. He's a conformist. Look at his clothes and his hair. Yeah, tell you what, new kid. Get the right clothes and some cigarettes and coffee and then talk to us again. Yeah, if you want to prove you aren't a conformist, then you need to look exactly like we do. Then maybe we'll consider hanging out. Może dopiero teraz odblokuje się możliwość kupowania jakichś przedmiotów, które mi się przydadzą. Zobaczmy. Kupi załóż gotycką czapkę. Tak. Czarna kawa jest bardzo gotycka. Znajdź paczkę fajek. Kup jakiś gotycki strój. No właśnie. Fucking byłem tam. Czyli rozumiem, że potrzebuję pieprzonego kurde zadania, żeby kupić te... fuck. Jebany backtracking. Siema. You like it. Lubisz to suko, co nie? Dobra, to jeszcze raz. Udajmy się do tego gościa. Po drodze będzie mieć Twig Coffee. Więc tam też pójdziemy. I'll give you a good price. Fuck, dopiero teraz mogę to kupić. To już mam. I to też mam. Dobra. Nie, dobre menu. Fuck. Co nadaje? Aha, nic fajnego. Obrażaj innych i stań się indywidualistą. Traci wiarę w ludzkość z każdą turą. Minus 20 do charyzmy. Spoko. Nie. Nie chcę z tą rozmawiać, ale zauważyłem, że tutaj jeszcze coś mam w ekwipunku. A, faktycznie, tą krwawą pałkę Kenny'ego. I... Dobra, niech będzie jeszcze. Odznaczę sobie tę tekturową rurkę, że mi nie przeszkadzała. I chodźmy do Twig Coffee. Jak ja mogę to zdobyć? Chciałbym wziąć tamtą... tę zasraną krowę!
Ja chcę tego czym Pokemona. Whatever. Dzień dobry, wieczór. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping tweak out in the back room. Would you like to try some coffee? It's fresh. Like Ultra mikstura szybkości, mikstura mocy duża. Tweak Bros Dark Roast, chyba tego potrzebuję. Dokładnie. Chyba wszystko, zaplecze też sobie ogarnąłem. Całkowicie. Jeszcze się upewnijmy, że nic tu nie zostawiłem. Zgnieciony papier! Zawsze o takim marzyłem. Tam coś jest. Czemu ja tam nie byłem? Czy może byłem? Zobaczmy. Nie wiem co to jest, ale wygląda fajnie. Szata zakonnika. Co to daje? Zwiększa maksymalną liczbę PZ-ów i chrupki serowe i 5 zdrowe w każdej turze. To coś, jeśli masz, czy po prostu dodaje. Chyba dodaje. Wydaje mi się, no whatever. Leczenie. No to mogłoby być fajne. Aczkolwiek mimo wszystko wolę mój aktualny setting. Co mi tam zostało? Zadań. Znajdź paczkę fajek. I to tyle. Gdzie? Jimbo's Guns. Aha. To myślę spoko. Akurat też po drodze. O, w mordę. Hey, there he is. New kid. New kid. The Elf King has requested your presence. You can either come quietly or you can fight, but I warn you. Czyżby Kyle? Playing this fight at this point in the game is a complete waste of time and you might as well skip it and just come with us. You chose wisely, new kid. Come with us. Idźmy z nimi. I pogadajmy z Kylem Bausteinem. So, you're the new kid everyone is talking about. What's your name? He doesn't talk, Elf King. He thinks he's hot shit or something. You're playing for the wrong side, dude. What did Wizard Fatass tell you? That we broke the rules and took the stick last night? He's lying. Cartman is the one you should be fighting against. He's hiding the stick, which is cheating, and acting all betrayed and sad to get you to recruit more people for him. We tracked a Twitter raven who says you are currently trying to recruit the Goths for the Wizard. Go recruit them, but bring them to us. Then we can ransack Carmen's stupid kingdom and get the stick back. A mi się wydaje, że Kika nie ma żadnych z nich. And kid, if you betray us, we'll tell everyone you're a butthole. O nie, bycie nazwanym złamasem to. I am sending our best ranger to help guide you. The bard is also at your disposal now. Mam Stana i Jimmy'ego. Yeah. Siema, kim ty jesteś? Our king may trust you, but that doesn't mean I have to. To się goń. O, mamy za to kolejny Team Express. The humans have raised banners around town claiming elf territory for their own. So saith the Well of Insight. Plus it's all over Twitter. The Well says balance can be restored only if a chosen one were to fuck up their banners. Okej, okay. Ukończono Team Express, tak? Wszystkie mam już odblokowane. Czekajcie, jeszcze raz to przeczytam, bo nie zrozumiałem do końca, co on do mnie gada. These human banners are dark tidings. Will no one break the shit out of them? Okej. Okay. Any ally of the Elf King is an ally of mine, and my shop is open to you. Okej, okay, może ty masz coś fajnego? O, elfie ostrze. No brzmi kusząco, zwłaszcza, że jest lepsze od mojej aktualnej broni. Dwa razy silniejsze trafienie. No kurczę, no I'm tempted, I'm very tempted. I chyba to kupię. Bo wygląda naprawdę przekozacko. Minstrel, pancerz, PZ-ów, 10 punktów pancerza po zabiciu, pancerza, pipa, ciernie, to może być fajne do mojej klasy, a to mnich, więcej obrażeń.
to bym sobie kupił, gdybym już był na 9 poziomie. Albo mogę kupić w sumie już teraz i założyć później. Peruka elf, elfka, malunek na twarzy. Nie, jest tu coś niepedalskiego? Chyba raczej nie. Małe gwóźdź, tak ignorują do 30 punktów pancerza. Obrażeń do ataków bronią. Co to daje? Takie sobie. Szczerze mówiąc. Okej. Zobaczmy, co tutaj można sobie... Wszystko jest zgubione. Moje kontakty, moje mapy, moja przyjaciółka. Wszystko zostało ode mnie przez She-Ogre. Nie ma duszy. Chcesz mi pomóc walczyć z She-Ogre i odzyskać mój iPhone? Może jesteś jednym, żeby być zaufanym. Dobrze. Zacznijmy to. No właśnie, tak. Chcę sobie popatrzeć, bo może tutaj będą jakieś fajne zadanka, które mogę sobie wziąć. Wiesz, co każdy dobry bot powinien mieć? Flute. Jeśli miałbym flute, mogłabym grać fantastycznie. A dla niego będzie musiał znać flet, okej. My Facebook says the rancher might be selling one. You know where the ranch is? I'd love to see if I could buy that flute. Spoko, da się załatwić. Jak tam stoimy? 27 minut. Próbuję dzisiaj dobić do, myślę, 45 razy 3. Tak, żeby odcinki były trochę dłuższe. W zamian za to, że będzie ich mniej. Co to jeszcze fajnego mogę porobić? Mogę jeszcze wejść na to drzewo na pewno i pogadać z tym Pausztajnem. No tricks, human. Nie mogę. Okej. Czy tu na górze jest coś ukrytego? No, nie wydaje mi się, ale mam dostępne ulepszenie. Bo mam nowych znajomych, faktycznie. Myślę, że w to sobie jeszcze włożę. Zamiast w napaść, bo napaści używam rzadko, a to zadaje całkiem dobry damage. I mam dostępny talent. Obrażaj wrogów. Twoje ataki bronią dystansową zadają dodatkowe obrażenia. Podpaleni. Wyprawiasz atak magiczny. Większe obrażenia, gdy jestem krytycznie ranny. Leczący. Myślę, że na razie w to sobie włożę. Tutaj coś tak jakby jest. Czy mogę to otworzyć? Dokładnie. Fragment peleryny i błękitny barwnik. Co ja mogę potem zrobić z tymi barwnikami, mnie zastanawia. Ale to wygląda na to, że to już by było chyba na tyle. Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy w domu Kyla. Timmy teraz jest naszym kompanem? No, cudownie. Nie wiem, po co mi łonowce, ale wolę nie pytać. O, kostka lodu. Idealny atak dodaje 25 obrażeń od mrozu. To jest całkiem super. Dreidel, no tak. Popcornowy naszyjnik, makaronowe obrazki. Jeśli byłbym Żydem, to właśnie mógłbym wykonywać ataki za pomocą Dreidla. Nie ma oglądania telewizji. To bardzo konformistyczne. Okej. O, przedmiot z zadania. Co to w ogóle za zadanie było? W takim razie. Bardzo ciekawe. No, whatever. Co tu mamy? Jakieś żydowskie obrazki. Maskę Czubaki. Jakieś dwa stroje, których nie kojarzę. Bo ani jednego, ani drugiego nie kojarzę, że był w Fractured Butthole. No cóż.
O, latawiec, no tak. To już nie ma latawca. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze szybko, co tutaj... No oczywiście pejsy. Nie mogłyby się obejść szafki Żyda bez pejsów. Kanadyjskie dokumenty adopcyjne. Klucz do garażu, to też może się przydać. Kaseta z filmem, jak zmienia się moje ciało, o Boże. W sumie nigdy się nie zastanawiałem, wiele rzeczy ja tak naprawdę mogę strzelić, żeby je zniszczyć. A trochę z tego wypada rzeczy jednak. Peruka barbarzyńca. No to może być ciekawe, gdy już wypełnię misję z gotami. Bo na razie nie będę się przebierał. Oczywiście kibel. Spróbujmy tutaj strzelić kloca. Kloce są fajne, bo nakładają całkiem spoko... całkiem spoko stan, czy jakkolwiek to nazwać. Po co ja w ogóle mogę wchodzić pod prysznic i się myć? Nie czaję. Co jest z tym takiego... Whatever. Tutaj oddanie klocka jest całkiem... trudne. I mamy kupę. Będziemy jej mogli użyć do obrzydzania i innych skurwieli. Skurwie synów. Kawałek ceramiki, jak zwykle. Tak. Sorry, Jimmy, ale musiałem cię walnąć, bo mi pad zaczął wibrować. To chyba wszystko, co mogę tutaj zrobić. Mogę ewentualnie do czegoś postrzelać. Może do menory? Nie. Idę stąd, nara. You ever wonder what it'd be like to be a dolphin? Nie. Doing flips, eating fish, not a care in the world? Hmm. Mały magnes. Okej. Okay. O, i mamy ching pokobona. You have slain the mighty frost giant. I stand in awe of you, hero. Ach, I continue to admire your awesomeness. Faktycznie. Jest tu coś ciekawego? Raczej nie. Okej, okay, zabieram się stąd, nara. Szata druida. Wątpię, że mi się przydała, ale... Baba z wozu koniom nie zagląda się w zęby. Myślałem, że będę w stanie tam jakoś wejść. Gdzie ja teraz właściwie jestem? Timmy, Timmy! Najlepszy co dodatek kosmiczny Super Samurai ma do zaoferowania to nazwa. Serio, to by było na tyle. No spoko. Okej. Okay. To może niech potrzebnie go kupowałem. Skoro sami twórcy tak twierdzą. Zadania. Paczka fajek. Aha, to Ujimba, faktycznie. A gdzie ja teraz jestem? Tak, w ogóle w jakiej części my jazda? No, dosyć daleko, więc wróćmy się do kupa kip i
Użyjmy tymi ekspresów. Well, I should avoid that enemy camp. Czekajcie. Jakie zadania tutaj w ogóle miałem? Udaj się do rezydencji marszów i przygotuj się razem. Aha. Czyli rozumiem, że jego siostra mu zabrała telefon. Zniszcz sztandar ludzi. Zniszcz sztandar. Tutaj co mamy? Aha, punkt podróży. Porozmawiam z farmerem Billem. Polowanie z Jimbem. Kolejny sztandar. Sojusze i polowanie. Sztandar na rzece. Sztandar i polowanie. Dobra. Czyli musimy się udać do City Walk. Oh yeah? Oh yeah? Try this one on for size. Moment, jak to działało? Aha. I can't decide what taco I should order first. Maybe I'll get them all. Mogę zniszczyć lampiony. Myślałem, że jestem w stanie podpalić te lampion. Znaczy tę lampę gazową, ale wygląda na to, że jednak nie. A czy mogę w ogóle wejść do tej wieży? Nie, bo potrzebny jest mi klucz. Klucz. O, na tyle. Masz. Hehehe. Jest Shitty Walk. Mongolian, Mongolian, Mongolian. Mogę tu wejść? Mogę. Zobaczmy, co jest w Shitty Walk, bo chyba nie byłem w środku. Goddamn Mongolians. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Okej. Okay. Chciałem z nim tylko pogadać, ale widzę, że się nie da. You're kind of creeping me out, dude. Chyba mówi to ze względu na ciuchy. Czy mogę z nim pogadać, jak się przebiorę? To jest ciekawe. Nie. Aha. To zawiodłem się. Szczerze mówiąc. Nie tak to. Hello, welcome to Shitty Walk. Take order, please. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Shh. Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. Czy ja będę musiał walczyć z Mongołami, albo się ich w jakiś sposób pozbyć? You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the Tower of a Peace next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids. Beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Okej, okay. Masz coś jeszcze ciekawszego? Mikstura many, mikstura many. Poza tym, okej. Okay. Ale mamy klucz do wieży pokoju, to już coś.
Pytanie, ile mi to zajmie, bo mam 40 minut nagrania. Last cigarette. You guys got more? Yeah, we just stole a fresh pack. Get lost, kid. We're trying to smoke. Take your stupid hair and leave. Nie. Potrzebuję tych fajek, więc pewnie muszę wam najpierw spuścić pierdol. This will be my greatest performance. Oczywiście cios w plecy standardowo. I got all the time in the world, bitch. Zdolności, akord mocy. Stalling won't save you. Kołysanka usypia przeciwko śpiewem. To by było dobre. Make your move. Aha, tylko wszystkich. Aha, okej. No już się mam. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. A, to tak działa. Dobra. Nie ogarnąłem zawsze się naciskałem te przyciski. Pozbądźmy się jeszcze tego. Ach. Wątrobę. Dobra. Jebimy się sobie kosmitów. Słabo. Niedobrze, niedobrze. Fuck. Ja bym sobie jednak odrodził Jimmy'ego. Tobie spuścił ostry w pierdol. Okej, okay, to wyszło teraz dobrze. To już nie tak dobrze. Nie! Co ja zrobiłem? Fuck. No nic. Po nerach. Dajmy mu miksturę leczenia. Ty tutaj spierdalaj. I ty też. Fuck. Oh yeah. Dwie figurki Terence miał przy sobie, to ciekawe. Dobra, zobaczmy wszystkie pierdoły, które tutaj mamy. Hehe. 10% idealny 10, 25 od ognia, 25 od brązu, 25 skrojącego celu. To jest to. Zmienimy sobie na łuk. Dobra. I to by było na tyle, myślę, w tym odcinku.
Następnym pójdziemy sobie do Jimbara szybko wykonać część zadanek i potem lecimy do gotów. Tak więc cześć, na razie i do środy.